Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zajmę się wymianą oleju w Zantosie U1-125. Co nam będzie potrzebne do tego, żeby wymienić olej? Klucz 24, 14, 10 i imbusik, czwóreczka bodajże. Tak, czwóreczka. No i oczywiście olej. Ja będę lał Motul 7100 10W40. Nie jest to wymiana oleju zgodna z instrukcją, ponieważ motor ma zaledwie 500 km, to jeszcze nie ma. ...477 km. Ja olej wymieniam z tego względu, że to jest rocznik 2021. Mało nim przejechałem, ale chcę mieć świeży olej. Dobra, jak grzeję maszynę. Te dwie śrubeczki odkręcam, żeby tutaj osłona troszeczkę się poddała. To są takie śrubki. Jest na klucz imbus 4. Jest podkładka metalowa i podkładka gumowa. Dwie sztuki. I tutaj teraz mam dostęp do filtra siatkowego. Leci śmietanka. Ciekawe, ile śrubek wyleci. Czekam sobie, aż mi olej tam zcieknie ładnie. Księciuk jest ciepły. Paweł B. pytał o oponę, czy wejdzie tutaj na felgę 150. No, na felgę może i by weszła, nie wiem, nie znam się, nie jestem wulkanizatorem, ale zobacz tutaj. Nie wiem, czy to widzisz, ale między oponą a łańcuchem jest tutaj dosłownie centymetr luzu. Czyli zakładając 150, no tutaj już nie będzie tego luzu. Z drugiej strony sytuacja jest lepsza, bo tutaj jest do widelca, jest do wahacza, jest spory luz. Ale po drugiej stronie, no, łańcuch nie pozwoli na to, żeby tutaj była szersza opona niż ta 130.
że myślę, że na to pytanie odpowiedziałem. Z drugiej strony, no, ten kapeć i tak jest dosyć spory, jak na 125. Nie ma ten motor tak powalającej mocy, żeby tutaj zakładać coś szerszego. To jest jedynie wizualny aspekt, bo to nie przełoży się na jakieś lepsze osiągi, lepszą przyczepność. Jedynie na większe spalanie i chyba tyle, no. Tachkas z kolei pyta, raczej prosi o film, jak się wymienia baterie w pilocie. Jest to bardzo prosta czynność. Tu ma tego pilocika. Wystarczy tutaj. No, nożem postaram się delikatnie. Tam jest uszczelka gumowa, żeby sobie nie przeciąć. No. Otwieramy. Wystarczy tutaj włożyć wykałaczkę pomiędzy. Widać? I odepchnąć. Bateria wyskoczy. Teraz ją wyciągamy. Pytałeś również, czy można ją wyciągnąć na zimę. No ja w zapasowym pilocie nie mam już baterii, wyciągnąłem ją, bo była padnięta. Szkoda by było, żeby ona gdzieś tam kwas puściła i mi tego pilota zniszczyła. Dlatego jest wyciągnięty i nie ma tutaj obawy o to, że później nie sparujesz pilota, czy coś się będzie działo. Jeśli po włożeniu baterii motocykl nie będzie odpowiadał, wystarczy wyjąć baterię, nacisnąć czerwony przycisk, tak jak wspominałem w poprzednim filmie, w ciągu 10 sekund włożyć tą baterię w ten sposób i motocykl powinien już przyjąć pilota i powinien się odblokować. Zaczerwany ogródek pytał, co my tutaj mamy na kierownicy. Tak szybko może omówię. Tutaj mamy światła, rozrusznik, pompa, przycisk trybu jazdy Eco Sport. Tutaj się zmienia na wyświetlaczu. Włącznik zapłonu. Jazz Fuel. Czyli otwieranie zbiornika paliwa. Tutaj jest seat, otwieranie siedzenia. Te dwa przyciski działają tylko wtedy, kiedy silnik nie pracuje. Z tej strony mamy światła, mryganie światłami długimi. Długie, krótkie, awaryjne. Kierunkowskazy. Duże przyciski, fajne, dobrze je czuć i fajnie pracują i klakson. Na wyświetlaczu z dioda od ABS-u, check engine, kierunkowskazy, światła długie, wskaźnik biegu neutralnego, tutaj dwa takie ciemne widać. To jest przycisk menu, to jest przycisk set. Tutaj jest przebieg 477. Tu jest trip 277. Godzina, temperatura, obroty, kilometry na godzinę. Można zmienić na mile. Tutaj już ten tryb Eco Sport mówiłem. Tutaj załączony bieg, dwójka, trójka, nie wszedł, no na postoju nie ma prawa wchodzić,
Ale wchodzą biegi. Ogólnie biegi to bardzo fajnie wchodzą. Wskaźnik poziomu paliwa. Co tu jeszcze jest? Połączenie świateł. Wyświetlają się manety. Temperatura. Tutaj z tej strony ja sobie zrobię jedynie rewizję tego filtra, bo i tak gdzieś za miesiąc będę go wymieniał, cały olej będę wymieniał i filtry także, czy filtr opowietrzenia, filtr oleju, już przy tych tysiącach, tak jak powinno być. Był żółty, jest zielony. Kałaczka moja. No, taki jeden większy bobolek, ale to pewnie będzie aluminium. Tak, aluminium. To jest aluminium. Czyli filtr spełnia swoją funkcję. Za 500 km będę znowu wymieniał, także mam nadzieję, że pogoda dopisze, i będzie to bardzo szybko, bo by się chciało pojeździć trochę. Tą stroną, panie.
10 newtonów. Jakby kogoś to interesowało. Nie jest to dużo, to jest naprawdę leciutko dokręcone.